Jestem w Warrington w tej chwili. Przyjechałem tutaj już wczoraj wieczorem. O 8 polskiego czasu już tutaj byłem. A dzisiaj o 8 polskiego czasu, prawdopodobnie o 8 polskiego czasu, będziemy się ładować do Hiszpanii. Ale gdzie do Hiszpanii? Andaluzja, Ocean Atlantycki, Huelva i te rejony. Jestem tak szczęśliwy, że chłopkowi wybaczam, że mi przeszkadza w komunikacji. Za 50 metrów w lewo. Ale tu jest ładnie, powiem szczerze. Police Department. No i jesteśmy. Na miejscu i prawdopodobnie zamknięte, kurwa, jeszcze jest. Jest 8 polskiego czasu, 7 angielskiego. Zaraz będę dzwonił tam. Zobaczymy, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest. Która godzina jest? 3:35 po południu. Przed momentem się załadowałem. Załadowali mnie. Jedna paleta 1000 kg. 2000. A coś koło 2700 km jest. Nie wiem jeszcze na kiedy. Dzisiaj jest środa i jest wieczór. Czwartek, jutro. Tak myślę. Myślę oczywiście orientacyjnie na razie, tylko się tak zastanawiam, że prawdopodobnie w piątek po południu, w piątek wieczorem tam będę na miejscu. 50 metrów w lewo. A nie, teraz pan nie jest potrzebny, bo ja jeszcze nie wyjechałem z firmy. Jakieś 7-8 godzin jestem w plecy. Według tych planów, które miałem rano jeszcze. I o ten czas muszę wszystko poprzestawiać. Na pewno nie będę zapierdalał na złamanie karku, kurwa. Na piątek rano, bo to jest... No nie da się po prostu. Jest to fizycznie niemożliwe. Al compás del ruiseñor.
de fuero las golondrinas ya no canta el ruiseñor. Las golondrinas volaron, todo en silencio quedó. Con el calor del verano, ya no canta el ruiseñor. Pero la niña espera con la nueva primavera el eco de una canción que le traiga el ruiseñor. Pero la niña espera con la nueva primavera el eco de una canción que le traiga el ruiseñor. Pero la niña espera con la nueva primavera el eco de una canción que le traiga el ruiseñor.
De norte de mi Extremadura, sur, sur, sur de mi Sierra de Gredos, grítame con tu voz madura y a quien presta todos sus denuedos. Esas gargantas que casi nunca se atrancan, que bajan por comillares, que se arrancan en los bares, en los bares. Pero mis sonrisas son morbinos por versos en los caminos, por la udecita, las y tragos en las guitarras. Pero mis sonrisas son morbinos por versos en los caminos, por guitarras, jotas y rondellas en los bares de la plaza. Mordy przebrzydłe, ohydne mordy, które to oglądają. Zbliżam się już do Calais, do Coqueles dokładnie, na Eurotunnel, ale nie jedziemy do Anglii. Nie jedziemy, zostajemy na tym,
na totalu w tym, przed Eurotunelem. Z tego względu, że kurwa mać, znowu coś się spierdoliło. Znowu poszło mi kurwa nie tak. Chyba ostatni ten tydzień to jest tak przejebany, kurwa no nic. Absolutnie kurwa nic się nie można zaplanować, bo wszystko się pierdoli kurwa. Od początku do końca. Jak się spierdolił kurwa weekend na południu Hiszpanii, tak spierdoliło się już do końca teraz kurwa we Francji. A dokładnie kurde to było w okolicach Rouen. Nie, przepraszam, w okolicach tego kurwa, no Orleanu. Wypierdoliło prawdopodobnie uszczelkę gdzieś ze silnika i kurwa cały silnik jest ujebany. Wszystko generalnie pod maską i spód samochodu jest upierdolony kurwa olejem. Także generalnie konserwację przed zimą zrobiłem. Ale tak na poważnie to mnie to wkurwia po prostu już. Wkurwia mnie ten kurwidł pierdolony. Zajebany w dupę skurwysyjski pierdolec jebański. Kurwa pizda, wkurwia mnie to, no naprawdę. A, to Sławek. No, Sławek ode mnie z firmy. Już ode mnie, z firmki, w której jeździmy. Czeka już właśnie na tą paczkę, znaczy na paczkę, na skrzynkę, którą będzie odbierał ode mnie. A generalnie wieczorem się rozładowałem w jednostce wojskowej na lotnisku kurwa wojskowym koło Orleanu. Dokładnie w Airbusie, Airbus Military. I teraz ta skrzyneczka, którą wiozę, jedzie do Airbus Military, ale to jest w Anglii gdzieś. Kurwa! No więc witajcie moi drodzy. Dzisiaj już jest środa. Środa któregoś tam dnia września. W każdym razie jest godzina coś koło 16.30 od trzech. No przedwczoraj wieczorem siedzę w hotelu w Boulogne. Tak to Francuzi czy jakoś tak wymawiają. W Boulogne pod Calais. A dlaczego tu siedzę? No dlatego, że kurwidołek znowu się spierdolił. Zaczął tracić olej po prostu i to około 150 km musiałem dolewać olej, ponieważ wszystko, cały olej, który był w nim, który później dolewałem do niego, znajdował się po prostu na tym pod maską, pod podwoziem, nawet na plandece z tyłu. No ale musiałem dojechać do Calais, bo w Calais czekał już samochód z firmy, który jechał właśnie na Anglię. A ja na sobie miałem pudełeczko, znaczy pudełko, skrzyneczkę taką małą, drewnianą, 22 kg, więc dolewałem po prostu olej i jechałem prosto przed siebie. A to było w niedzielę. W niedzielę rano. Całe szczęście, że się nie zatarł. No, sprawa wyglądała w ten sposób, że zatankowałem sobie na A20, na BP na A20 pod Verzon. Jak zatankowałem, odpaliłem samochód, zapaliła się kontrolka czerwona od oleju. No jak zobaczyłem na miarce, ile jest oleju, no to po prostu wszystko głowę złapałem. Całe szczęście, że po prostu naprawdę zatankowałem. No i przy odpalaniu ta kontrolka się zapaliła, bo podobno we Fiatach jest tak, że kontrolka się zapala, jak już jest całkowita z Sahara w silniku. No nieważne, w każdym razie, tak jak mówię, dolewałem te co 150, co 120 km oleju, no i dojechałem jakoś do tego Calais. W poniedziałek załatwiałem sprawy z asystansem, że ten asystans światowski działa tak jak działa, to dopiero wieczorem koło 18 trafiłem do tego hotelu, ale nie pamiętam jak on się nazywa, gdzieś tutaj piszę pewnie w rogu na waszych monitorkach gdzie to jest. No tak w ogóle to jest widok z pierwszego piętra tegoż hotelu. A moment, zaraz powiem. Co to za hotel? Hotel się nazywa Les Gens de Mer. Jak to się wymawia, nie mam bladego pojęcia, tylko mówię tak, jak się to pisze. Les Gens de Mer w Boulogne. Akurat to wyczytałem z menu. No mordeczki, witam was jeszcze raz z hotelu w Boulogne, czy jak to się tam zwie. Jest już piątek, godzina w
pół do trzeciej po południu. Za pół godziny ma być taksówka po mnie. Znaczy generalnie mam już cały plan w zarysie przedstawiony przez asystans. Pokrótce powiem w ten sposób. Przyjeżdża za chwilę po mnie taksówka. Wiezie mnie na dworzec kolejowy. Na dworcu kolejowym na hasło dostaję bilety. Znaczy dostałem hasło i jak podam to hasło, dostanę bilety. Na pociąg do Paryżewa. Przez Lille. Przesiadka w Lille jest. Nie wiem, nie znając języka, ciekawy jestem, jak to będzie wszystko wyglądało. Nieważne. Wyjdzie wszystko w praniu. Ale patrząc na czas dojazdu do Paryża, to na pewno te żywe dojebią mi. No nieważne. W Polsce ten odcinek czasowy pociągi przejeżdżają, znaczy w czasie tego przejazdu pokonuje może jakieś, nie wiem, maksymalnie 50-60 km. A tutaj z Błoloń przez Lille do Paryża. No nieważne, to akurat taka mała dygresja. W Paryżewie mam nocleg w jakimś tam hotelu i jutro, ale tego jeszcze nie wiem dokładnie o której godzinie. Chociaż moment, nie wiem. Moment, bo to jest pierwszy SMS. Momento. I jutro z lotniska Charles de Gaulle z terminala 2F o 12.35 lecę do Berlina, a z Berlina taksówką do domu. Do Koszalina, tak przypomnę.